w programie Grębocice Przyjazna Gmina. Mieliśmy okazję być świadkami historycznego wydarzenia w Grębocicach. 25 maja 2011 roku wmurowano akt erekcyjny budowanego gimnazjum imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów oświatowych na Dolnym Śląsku. Zostańcie Państwo z nami. Zaproszeni do Grębocic goście oraz uczniowie i rodzice zebrali się na placu budowy nowego gimnazjum. W trakcie ceremonii wójt gminy Roman Jabłoński oraz dyrektor gimnazjum imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego Roman Rutkowski zaprezentowali wizualizację budynku. Ksiądz Andrzej Skoczylas poświęcił fundamenty szkoły. Odczytano treść aktu erekcyjnego. Oświadczamy, że w dniu dzisiejszym został wmurowany akt erekcyjny pod budowę gimnazjum imieniem Jana Nowaka Jeziorańskiego w Grębocicach. Niniejszym aktem rozpoczęto kolejny ważny etap w tworzeniu bazy dydaktycznej dla rozwoju młodzieży z gminy Grębocice. Przesłanie dla potomnych. Najlepiej służysz sobie, służąc innym. Jan Nowak Jeziorański. Wszystko to zaświadczając, w pełni dobrej woli, akt ten wmurowujemy, by na zawsze świadczył o naszej wspólnej trosce o dobre warunki edukacji młodego pokolenia. Pod dokumentem podpisali się wszyscy, którzy zaangażowani są w budowę szkoły oraz zaproszeni na uroczystość goście. Jak nakazuje tradycja, w Złotej Tubie oprócz aktu znalazły się jeszcze inne przedmioty, które potomnym mają powiedzieć więcej o czasach, w których powstawał obiekt i o ludziach, którzy się do tego przyczynili. Są to dwa numery gazety Wieści Grębocickie, monety i banknoty funkcjonujące w dzisiejszym obiegu, egzemplarze gazet ogólnopolskich z 25 maja 2011 roku, zdjęcia najważniejszych wydarzeń z życia codziennego Grębocic oraz pendrive z nagranymi informacjami o gminie. Na koniec, by przypieczętować budowę nowego gimnazjum, w Grębocicach dokonano ceremonii wmurowania tuby zawierającej akt. Dolnośląskiego kuratora oświaty, panią Beatę Pawłowicz. Pomimo może dość małego doświadczenia, ale olbrzymia trema, a zarazem i duma, że możemy uczestniczyć w tak szczytnym celu, tak szczytnym zadaniu jak budowa nowego gimnazjum. Obecnie gimnazjaliści uczą się w jednym ze skrzydeł budynku Grębocickiej Podstawówki. Dobudówka z 1993 roku przestała jednak wystarczać. W takich ciężkich czasach, kiedy mówi się o dużym niżu demograficznym, o zamykaniu szkół, nagle decyzja o budowie szkoły, ale z taką perspektywą. Rozmawiałam z panem wójtem i z panem dyrektorem. To są już obliczyli, policzyli te dzieci, wiedzą, że groziłaby druga zmiana. I jest decyzja. Decyzja, która jest warta, jak słyszeliśmy, ponad 14 milionów złotych. Ale nikt się nie bał podjęcia tej decyzji, bo najważniejsze było to, aby zapewnić jak najlepsze warunki do nauki dzieciom. Decyzję o budowie nowego gimnazjum imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego w Grębocicach w 2009 roku podjęli wspólnie wójt Roman Jabłoński oraz radni gminy Grębocice. W okresie, kiedy częściej słyszymy o zamykaniu szkół niż o budowie, jest to swego rodzaju takie kuriozalne przedsięwzięcie, ale mogę wszystkich zapewnić, że gdybym nie byłby przekonany o rozwoju naszej gminy i gdybym nie wierzył w to, że nasi uczniowie zasługują właśnie na tego typu obiekty, byłbym pierwszy, który byłby przeciwny budowie bazy oświatowej. Bo budowa to nie tylko inwestycja.
inwestycja, ale to później kwestia utrzymania i pociągających za tym kosztów. Jakkolwiek nie ma lepszej inwestycji, jak inwestycja w młodzież. A to jest właśnie ta inwestycja, która, jestem przekonany, zaprezentuje nam najlepiej, jak będzie tylko mogła, bo stworzy te podwaliny, kiedy nasi uczniowie, opuszczając gimnazjum, będą mieli otwarte przed sobą wszystkie szkoły, wyższe uczelnie, wyjdą doskonale przygotowani. Nowa, większa szkoła to szansa na rozwój uczniów z Grębocic. Gimnazjum to budynek, ale również to ludzie, to nauczyciele, którzy są pełni pasji, zarówno oni, jak i uczniowie. I robimy wszystko, aby te pasje rozwijać, czego jesteśmy świadkami tych występów. Także mimo wielu trudności, jeżeli chodzi o bazę, to odnosimy wiele sukcesów. No, jeżeli sportowych, no to nie można się co dziwić, ponieważ obiekty mamy cudowne. Jeżeli chodzi o artystyczne i pozostałe, no borykamy się z trudnościami, ale dzięki pięknej pracy nauczycieli i zaangażowaniu uczniów mamy również sukces. Dzieci i młodzież nie kryją radości i wdzięczności z powodu budowy nowej szkoły, obiektu, którego powstydzić by się nie mogły nawet wielkomiejskie aglomeracje. Pragniemy serdecznie podziękować panu wójtowi Romanowi Jabłońskiemu oraz wszystkim radnym gminy Grębocice za tak wspaniałą decyzję. Zdajemy sobie sprawę, jakie ważne jest wykształcenie młodego człowieka we współczesnym świecie. W związku z tym dziękujemy za troskę o naszą przyszłość. Jesteśmy dumni, że będziemy uczęszczać do tak nowoczesnego gimnazjum i wiemy, że to zobowiązuje. Postaramy się, aby maksymalnie wykorzystać warunki do nauki w nowej szkole, czego wyrazem na pewno będą wymierne sukcesy. W przyszłości, jako wykształceni mieszkańcy gminy, będziemy pracować dla jej dobra i rozwoju i będziemy kontynuować dzieło tych, którzy o nas teraz pamiętają. Jesteście Państwo dla nas przykładem i wzorem do naśladowania. Z wyrazami szacunku i uznania dzieci i młodzież gminy Grębocice. Budowlańcy zakasali więc rękawy. Zgodnie z planem budynek nowego gimnazjum ma być gotowy pod koniec października 2012 roku. W tym roku przewidziany jest zakres robót, który będzie obejmował stan surowy zamknięty, czyli na przełomie września, października powinniśmy mieć obiekt już w tych gabarytach i w tych odmianach, które powinny być jakby stanowić już cały obraz tej budowy. Natomiast zakres prac, które będą wykonywane wewnątrz i instalacje sanitarne, elektryczne, wyposażenie oraz cała infrastruktura zewnętrzna, czyli drogi i zieleń, będzie wykonywana w roku przyszłym. Całość zadania planujemy zakończyć na przełomie września przyszłego roku i października. Także jeśli nie będzie żadnych niespodzianek, to spotkamy się na koniec października na otwarciu. Nowy obiekt będzie posiadać m.in. zadaszone atrium oraz kilka stref odpoczynku dla uczniów, w tym tarasy. Ponadto zaplanowano panoramiczną windę, aulę ze sceną, nowoczesną bibliotekę i świetlicę z antresolą. Na pewno gimnazjum jest obiektem bardzo przestronnym, to znaczy nie będzie czegoś takiego, że będą to jakieś małe pracownie, że będą wąskie korytarze. Wszystko jest, powiedzmy, właśnie pod tym kątem nowoczesnym, właśnie, że jest tak bardzo przestronne. Będziemy mieć tam wewnętrzne atrium, które będzie przeszklone od góry z drewnem w środku. Także naprawdę będą to takie miejsca, które będą sprzyjały właśnie uczniom i temu, żeby oni się ze sobą jakoś integrowali bardziej. No oprócz tego jest bardzo właśnie to zaplecze dydaktyczne dobrze wyposażone. Większość klas ma swoje zaplecza dodatkowe, które mają takie dosyć spore powierzchnie, także na pewno będzie to sprzyjało jeszcze dodatkowo trzymaniu jakichś dodatkowych materiałów i tak dalej.
Natomiast same pracownie też są duże, bo one mają tam rzędu 70, ponad 70 metrów kwadratowych przeznaczone na tam 30 uczniów, także naprawdę tej przestrzeni będzie tam dużo. I myślę, że pod tym kątem można powiedzieć, że to jest takie nowoczesne rozwiązanie. Nowoczesne oznacza także przyjazne środowisku. Budynek będzie miał, na pewno jest zaprojektowany pod kątem tego, żeby był oszczędny, jeżeli chodzi o energię. Tutaj zostały też właśnie pod naciskiem gminy, a właściwie z chęci gminy, zaproponowane rozwiązania, które są niestandardowe pod tym względem, że przegrody na przykład budynku mają lepsze parametry niż jest to wymagane w tej chwili w prawie. Są zastosowane pompy ciepła, także są to rozwiązania, które mają spowodować, że ten budynek będzie proekologiczny. Dzieciaki już nie mogą się doczekać. Jestem po pierwsze bardzo szczęśliwa, że teraz pójdę do nowego gimnazjum. Spodziewam się, że będzie bardziej więcej miejsca tam, że po prostu będzie oddzielone od podstawówki, już nie będzie takiego zamieszania, że przez łącznik spotykanie się z młodszymi, tylko od razu będzie nowocześnie i to mi pomoże, sądzę, w nauce. Gimnazjaliści, którzy obecnie uczą się w murach starej szkoły, mogą porównać wizję przyszłości z teraźniejszością. O nowym obiekcie mówią w samych superlatywach. Będzie sala gimnastyczna, będzie biblioteka, będzie arena, sala widowiskowa z areną, biblioteka z czytelnią. No i będzie nowoczesne, bardziej niż to. Budowa gimnazjum w Grębocicach kosztować będzie ponad 14 milionów złotych. Całość zostanie pokryta z budżetu gminy. Wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu programu Grębocice, przyjazna gmina. Dziękujemy za uwagę.